co mówi, że co? Jesteśmy na Ogden Point, na tym falochronie, tak? Ja. A przyszliśmy stamtąd. Ludzie sobie łowią. Falochron. A nie, jak to jest? To nie jest falochron, co to jest? Nie, ten... Nie, to światło. O, piękne. To nie jest latarnia morska. Ja, to jest latarnia morska. Ale olbrzym. Chyba będzie odpływał, nie? Nie, no na to wygląda. No liny spuścili. Nie. Ten malutki statek, co widzicie, to płynie z Port Angels z Washington. To jest taki prom, który kursuje pomiędzy Victorią a Port Angels, Washington. Ale nam się trafiło w sam raz na jego... No. Departure, odpływ. Ciekawe jestem tylko, gdzie płynie. Bo z Wiktorii na Alaskę nie płyną, tylko z Vancouveru płyną na Alaskę. A stąd to może tam aż do Kalifornii, do Meksyku płynie. I z powrotem. Lub płynie stąd, w dół do Panama Canal. I dojeżdża gdzieś tam w Miami albo w Teksasie. South Carolina. Kto wie. Nie wiem, Gabrysia, co to jedzie? Następny turystyczny gimmick. Gabrysia, what do you think? Kiczowate? To jest tak jak w Polsce film Pan Samochodzik i Templariusza. On taką amfibią jeździł. Gdzie idziemy teraz? Na Fisherman's Wharf? Tak. Jesteśmy, dochodzimy już do tej zatoki tutaj na Wiktorii. Tu są te domki na wodzie. Ludzie fajnie tu mieszkają w tych apartamentach. Gabrysia? Idziemy zobaczyć, co facet złowił, bo widzę, że kolejka się zrobiła. I oni chyba tam albo sprzedają, albo pokazują, jak to kroją. Zobacz, zrodka, świeżutkie. Fajnie. Mm. Yeah. So, yeah.
To nie jest interesujące, że to są wszystko prywatne domy i nawet pisze prywatne domy. Nie, ale one są tam. O, a ten jest na sprzedaż. A pamiętasz, że byliśmy ostatnio, że nam facet mówił, że tutaj był nagrywany prezencjał. Ja. O, ten jest jak odwalony, ten ostatni. Ładny. Dwupiętrowy, dek tam u góry jeszcze ma. Przyjemny. Ale myślę, że wkurwiałyby mnie, że ciągle ludzie ci pełno chodzi, ludzi i turyści. Ja. I pamiętacie ten autobus, co żem nagrał, co jechał, co wyglądał i mówię kiczowato? Tu właśnie płynie z powrotem teraz. Co dla turysty się nie robi? Widzisz, co pisze na drzwiach? Co? Beware of the owner zamiast beware of the dog. Fajnie, on taki Victorian style. No. A tu tam jest, wszystkie są takie rybki. Ja. Ten też jest duży, no. Ej, u nas jest ten, dwa. Czego to jest dwa? Zbliżamy się już do tego Inner Harbor i do Empress Hotel, a tu o właśnie odpływa prom. On chyba leci na Port Angel do Washington. To nie jest ten do Seattle. To jest ten słynny Victoria Inner Harbor i ten przepiękny hotel, The Empress Hotel. Gabrysia, czas na lunch, nie? Nie. Yeah. Sprzydałby się? No. Bardzo. Misio nam rekomendował, żeby tutaj przyjść. I to jest taka mała knajpka. Redfish, Bluefish. No i rzeczywiście kolejka jest, bo podobno bardzo świeże i bardzo dobre ryby. No słuchajcie, jesteśmy w kolejce już prawie godzinę i czekamy. Jesteśmy prawie następni. Także Dorotka. Jestem głodna, okej? Okay? A to jest podobno najlepsze na Victorii. Fish and chips. Zobaczymy. Redfish, Bluefish. Ja. Doczekałaś się? Co kupiłaś? Ginger ale soda. Wild salmon. Dziki salmon. Gabrysia i Dorotka mają dziki salmon. Ja mam halibuta. Dobra. Potrzeba na morze? I don't know.
Pamy. Dobra, wracamy z tego Bluefish, Redfish. Gabrysia, pojadłaś? Dobre było? Dorotka, dobre było? Dobre było, no. O, zaraz samolot ląduje. O. Ale to fajnie wygląda.